Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Katowickie święto kabaretu. Chciałbym występować w kabarecie na scenie. Wykład dzieła Teodora Erdmana Kalidego. Na Grubie. Wystawa fotografii. Widać ten maraz, widać ten pył. Sokół Katowice przegrywa z Opolem. Jestem bardzo rozczarowany postawą mojego zespołu. Gieksa pokonuje Wisłę Płock. Wygrywam u siebie i to jest dla nas najważniejsze. Otwarty Puchar Polski Low Kick seniorów i seniorek. Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA zorganizowało Katowickie Święto Kabaretu. Jest to pierwsza tego typu impreza na Śląsku, w ramach której odbyły się liczne warsztaty kabaretowe. Stowarzyszenie PAKA ogólnie jest organizatorem takich imprez kabaretowych i właśnie rozprzestrzeniamy się na całą Polskę, będziemy teraz działać w Katowicach. Stawiamy na najmłodszych, chcemy zarazić ich też taką wiedzą właśnie o sztuce kabaretu. Warsztaty pantomimy prowadził Tadeusz Dylawerski, aktor, pedagog teatralny, który dzieci uczył chodzić w miejscu, latać w powietrzu, przechodzić przez ścianę i widzieć to, czego nie widzą inni. Pantomima to jest takie coś, robi ktoś rzeczy bez mówienia. Fajnie, dużo ciekawych rzeczy. Chciałbym występować w kabarecie na scenie. Bardzo dużo wrażeń i dużo takich doznań artystycznych. Dzieci bardzo chętnie podjęły tę inicjatywę, bardzo się zaangażowały i bardzo czynnie uczestniczyły w tych zajęciach. W Polsce ogólnie lubimy się śmiać, co widzimy na frekwencji występów grup kabaretowych. Uważam, że taka forma jest bardzo ciekawa i chętnie uczestniczylibyśmy jeszcze w takich zajęciach. W ramach imprezy odbyły się również warsztaty improwizacji scenicznej oraz warsztaty konferansjerki i wystąpień publicznych. Na zakończenie wystąpił kabaret Rak. W siedzibie Muzeum Historii Katowic Agnieszka Woźniakowska wygłosiła wykład na temat jednego z najwybitniejszych górnośląskich rzeźbiarzy XIX wieku pod tytułem Dzieła Teodora Erdmana Kalidego. Chłopak z rodziny hutniczej, oczywiście mówimy tu o sobie, która tworzyła w XIX wieku. Niemniej na Śląsku mamy to szczęście, że zostało bardzo dużo rzeczy świadczących o jego twórczości. Najbardziej znany jest oczywiście jako rzeźbiarz lwów, lwa śpiącego, który jest na rynku w Pytomiu, lwa czuwającego, który jest w Gliwicach, chłopca z łabędziem, dziewczyny z lirą, która jest w muzeum w Gliwicach i wielu, wielu innych rzeczy mniej znanych. Te rzeźby ciągle się podobają, one są pełnoplastyczne. Kalide jest uważany za twórcę klasycyzującego, z okresu klasycyzmu, natomiast wiemy, że wyprzedzał swoją epokę, nie był twórcą typowo akademickim, tylko tworzył już w epoce takiej, w czasie, w stylu neoklasycyzmu, czyli jakby wyprzedzał swoją epokę. Był nowatorski. W ramach roku Kalidego jest to kolejny wykład, mogę powiedzieć, w kolejnej instytucji. Muszę powiedzieć, że jest bardzo duże zaangażowanie wielu miast, między innymi Gliwic, Bytomia, Chorzowa i Katowic właśnie w tą rocznicę. Okazuje się, że Kalide jest artystą ciągle bardzo tutaj popularnym, kojarzonym z odlewami artystycznymi i z miejscami, które ciągle jakby są z nim kojarzone, czyli z domem w Chorzowie na ulicy Kalide, gdzie się urodził, i z grobem na cmentarzu hutniczym w Gliwicach. Serwis Gryfnie.com zorganizował nietypową wystawę zdjęć w katowickiej galerii Rondo Sztuki. Bohaterami fotografii są bowiem górnicy pracujący na grubie, czyli kopalni. To jest tak, że u nas w domu żaden na grubie nie robi i też znamy grubę z muzeum. A wiadomo, jak w muzeum to jest wszystko tak fajnie wyczyszczone, wyglancowane, więc nie jest tak gruba pokazano tak 1:1. Zdjęcia mają przybliżyć obraz ciężkiej pracy śląskich górników w kopalniach węgla kamiennego. Oddają wszystko to, jak to wygląda. Widać ten maraz, widać ten pył, widać, że jest tam mokro, że je nieprzyjemnie. I właśnie to jest tak, że nie każdy ma taką możliwość, żeby zobaczyć, jak tam jest. U nas w domu, jak godą, nie było takich tradycji rodzinnych, żeby ktoś robił na grubie. I z racji tego właśnie chcieliśmy coś takiego pokazać. Autorem fotografii jest Radosław Kaźmierczak, który przyznaje, że sesje były bardzo trudne do wykonania. Może nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że żeby na kopalnię zjechać ze sprzętem i żeby zrealizować jakieś fotografie, to jednak wymaga to przebicia się przez ten cały mur
biurokracji. Do tego dochodzą takie sprawy jak sam transport sprzętu na dół, ponieważ żeby zjechać, to trzeba być ubranym zgodnie z wymogami, czyli aparaty ucieczkowe, kaski i do tego, jeśli do tego dodamy statywy, lampy, obiektywy, aparaty, jeszcze asystenta, to naprawdę robi się z tego olbrzymie przedsięwzięcie i żeby tak naprawdę zrobić jedno zdjęcie, to szykowaliśmy się kilka dni, potem musieliśmy kilka godzin w jakieś miejsce iść i tak naprawdę każde zdjęcie to można powiedzieć jakiś jeden zjazd, który musieliśmy przetrwać, który musieliśmy przeżyć. Te zdjęcia to jest sytuacja zastana. My nie aranżowaliśmy tych sytuacji. Oczywiście używaliśmy światła sztucznego, ale tylko dlatego, żeby wzmocnić ten przekaz i żeby podbić ten klimat, który sobie założyliśmy. Ale wszystkie sytuacje działy się naprawdę i my pracowaliśmy na żywym organizmie tam na dole, więc to mnie fascynowało, że mogłem obserwować to, co się dzieje pod ziemią od tylu lat, a tak naprawdę widzę to pierwszy raz w życiu. Wystawa potrwa do Barbórki, czyli do 4 grudnia. Sokolanki uległy drużynie SMS-u z Opola 1-3. Mimo początkowej przewagi drużyna Sokoła Katowice po własnych błędach traciła wyraźną przewagę w punktach i przegrywała sety. Jestem bardzo rozczarowany postawą mojego zespołu, gdyż przygotowaliśmy się bardzo solidnie do tego meczu przez cały tydzień. Mieliśmy dobrze rozpisany zespół z Opola. Dziewczyny do pewnego momentu realizowały założenia taktyczne, później po prostu gorąca głowa, zaczęły się trząść ręce, po prostu złe decyzje. I każda praktycznie, która była na boisku, dołożyła cegiełkę do tej porażki. Kolejny mecz przed drużyną Sokoła już 23 listopada, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z Olimpią Jawor. GKS Katowice pokonał po zaciętym meczu Płocką Wisłę 1-0 po bramce Fonfary w 41 minucie. Nasze boisko musi być naszym atutem i to na pewno nas buduje i cieszy to, że na pewno gramy tutaj w 12 gdzieś z kibicami. To wszystko fajnie się zaciera i oby to tak trwało jak najdłużej, żebyśmy te punkty zawsze u siebie zdobywali i próbowali jednak na tych wyjazdach troszeczkę więcej siebie dawać. GKS Katowice dzisiaj był lepszy o jedną bramkę. Wydaje mi się, że spotkanie stało na dobrym poziomie. Obydwa zespoły chciały grać w piłkę po ziemi, konstruować akcje przemyślane. Dla kibiców wydaje mi się widowisko dobre, gratuluję drużynie GKS-u. Wisła podeszła do nas bardzo wysoko, nie przestraszyła się nas i pokazali ofensywny futbol. No my, tak jak mówię, cieszymy się z tych 3 punktów, bo są dla nas one bardzo ważne. Brakowało ostatniego tego podania, które otworzyłoby drogę do bramki. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie była ręka, gdzie wrzucałem piłkę z prawej strony. Nie mamy szczęścia, jeżeli chodzi tutaj o ten element, bo można powiedzieć, nie mieliśmy dobrze ocenionej sytuacji, która dałaby nam jakąś korzyść. Piłkarsko Wisła bardzo dobrze wyglądała i nie było łatwo, aczkolwiek my powinniśmy wykorzystać jedną naprawdę wielu bardzo dobrych okazji na podwyższenie tego wyniku, szczególnie w drugiej połowie i może mecz inaczej się potoczył. Natomiast 1-0 cieszy, zagraliśmy z tyłu na 0, mamy 3 punkty, wygrywamy u siebie i to jest dla nas najważniejsze. W małej hali katowickiego Spodka rozegrano Puchar Polski Low Kick seniorów i seniorek. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Pakotim Katowice. Najlepszą zawodniczką została reprezentantka gospodarzy Katarzyna Jaworska. Zawodnikiem Łukasz Kaczmarczyk z Gym Fight Wrocław. Na miano najlepszego klubu zasłużył Gym Fight Wrocław, który zdobył 3 złote medale. Low kick staje się dyscypliną coraz popularniejszą. Teraz jest dużo lepiej, poziom się bardzo podniósł. 8 lat temu, jak jeździłam na zawody, nie było żadnych dziewczyn. Teraz jest multum. Tutaj może na tych zawodach nie, ale ogólnie na jakichś mistrzostwach Polski to jest dużo dziewczyn. Poziom jest wysoki. Nadają się tak jak chłopcy, mężczyźni. Idziemy coraz bardziej do przodu. Coraz lepsze walki, coraz lepsza technika. Już naprawdę super to wygląda. I do przodu idziemy. Oby tak dalej. Oby lepiej. W zawodach wzięło udział ponad 60 zawodniczek i zawodników z 22 klubów z całej Polski. Pełną klasyfikację medalową oraz wszystkie wyniki można znaleźć na stronie kibo.pl. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Zapraszamy na pierwszy na Śląsku spektakl dla niewidomych z audiodeskrypcją pod tytułem Kontrakt. W siedzibie Muzeum Historii Katowic odbędzie się koncert Katowickie spotkania z muzyką dawną. 23 listopada do Katowic przyjedzie flota Świnoujście.
To już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie kontv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!